Od razu piszcie, co u Was. Dawno mnie nie było, dawno Was nie było w moim życiu, więc koniecznie piszcie, co u Was. Czy już, przed czy już po urlopie, czy jeszcze przed urlopem, bo dzisiaj mamy bardzo nośny i ważny temat w te wakacje, w każde wakacje czyli jak nie wytracić energii którą zdobyliśmy na naszym urlopie. Ja już jestem po swoim urlopie, ty może jeszcze jesteś przed, natomiast ten temat na pewno będzie dotyczyć każdego przedsiębiorcy, każdej przedsiębiorczyni. Wyjeżdżamy na wakacje, jest zarąbiście, odpoczywamy, po czym po powrocie, już mniej więcej po trzech dniach, w zasadzie nie pamiętamy, że my gdzieś byliśmy. Mamy jeszcze mniej sił niż wtedy, kiedy na oparach dojeżdżaliśmy do tego momentu, kiedy wyjeżdżamy na nasz urlop, wyjeżdżamy na nasze wakacje. Dlaczego tak się dzieje i co zrobić, żeby tej energii nie wytracić? Właśnie o tym będzie dzisiaj. A teraz dajcie sekundę, ja będę podłączać komentarze. Już się witam tutaj z Instagramem, widzę Was, widzę, widzę się już z Facebookiem. Wszyscy, którzy oglądają na YouTubie z odtworzenia, bardzo dziękuję za to, że jesteście. Zostawcie tutaj pod, tym, pod tą naszą strategiczną kawą swój komentarz. Ja wtedy wiem, że oglądacie, ja wtedy wiem, że jesteście ze mną. Tutaj na żywca to wiadomo, że widzę. I jak ktoś jeszcze nie wie i jest po raz pierwszy, to niech się odezwie, to będziemy tłumaczyć, co to jest ta nasza strategiczna kawa. Wszyscy niech lecą po coś do picia, bo posiedzimy sobie dzisiaj, ale nie tak długo jak zazwyczaj, wtedy, kiedy są warsztaty. Na strategicznej kawie. Dzisiaj będzie krócej, bo temat nie wymaga aż takiego dużego rozwinięcia. To nie jest temat biznesowy, to nie jest temat marketingowy, to jest taki temat, Wakacyjne, więc myślę, że będzie lekko, łatwo, przyjemnie jak zawsze u mnie. Po prostu, prosto. Dajcie znać, kto jest po raz pierwszy. Dajcie znać, kto jest na wszystkich strategicznych kawach. Dajcie znać, kto jest słuchawki team, czyli siedzi w robocie jeszcze na etacie, jeszcze dojrzewa do tego, żeby otworzyć własną firmę, ale nas tutaj gdzieś podsłuchuje. Dajcie znać, kto jest u siebie w robocie, czyli prowadzi od DG albo małą firmę, ale sobie zrobił przerwę na kawę. No, i słucha, także jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Jeżeli się jeszcze nie znamy i jesteś tutaj po raz pierwszy. No to pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Barbara Jurga. Od 20 lat jestem marketerką, strategką marek i biznesów. To są dwie różne kompetencje i badaczką rynku. To dlatego tutaj na tych naszych strategicznych kawach pomagam jednoosobowym działalnościom gospodarczym, małym firmom. Pomagam swoim doświadczeniem i swoją wiedzą w różnych rozmaitych tematach związanych z marketingiem, strategią, strategią marki oraz z badaniami rynku, które mogą popchnąć twój biznes dalej, a to wszystko po to, żeby zarabiać więcej na swoim i właśnie tak się nazywa moja druga książka, czyli ta, moje ostatnie, Dziecko, zarabiaj więcej na swoim, wiecie, że jestem z niej dumna. Dwa lata mojej pracy, dostałam taką recenzję, ona jeszcze się nie znalazła na stronie sprzedażowej książki, ale ja ją tam umieszczę. Dziewczyna napisała tak, wybacz kobieto, nie pamiętam twojego imienia w wielości maili, które przeglądałam po moim powrocie z urlopu. Ona napisała, że Wydestylowałam marketing. I każdej osobie, której się teraz destylacja kojarzy z procentami, <głos》> chcę powiedzieć, że to chodziło raczej o to, że z bardzo, bardzo, bardzo obszernej wiedzy zrobiłam taką esencję, która. Jeżeli to połkniesz, a podobno czyta się w dwa wieczory, jeżeli to połkniesz, to Twoja sprzedaż, Twój marketing, no w związku z tym zarabiane przez Ciebie pieniądze, to musi ruszyć. To nie, nie ma opcji, tak? I ten długi czas pisania był właśnie związany z tym, jak tak ogromną porcję wiedzy spakować do takiej bardzo przyjemnej w czytaniu pigułki, która nie dość, że będzie konkretna, to jeszcze będzie bardzo merytoryczna i równocześnie zjadliwa. To nie jest gorzka pigułka. To jest bardzo, bardzo przyjemny w konsumpcji cukierek, który nie tuczy, a daje możliwość zarabiania większych pieniędzy. Jesteśmy Witacie się, jest Agnieszka, jest Milena, jest Beata, Eliza, jak ktoś ogląda na YouTube to niech chwilę przewinie, bo ja się teraz cieszę tym, że wróciłam, więc będę wszystkich witać. Jest Aga, jest Anita, Eliza, Owo jest, dzień dobry, dzień dobry, Ola jest, ja zawsze mam problem na Instagramie z waszymi nickami, więc wybaczcie. Tutaj nam napisała Asia, że jest już weteranem i ogląda bez kawy w pozycji horyzontalnej, powolona mocnym przeziębieniem. Nie, przeziębienie niedobre, ale mam nadzieję, że dobre energii cała społeczność cię tutaj zasili i wrócisz szybciutko do zdrowia. Kinga się wita, że dzień dobry, dzień dobry, jak miło wrócić. Chili Paper napisała, że pierwszy raz jestem, ale troszeczkę Cię obserwuję od dwóch lat. No to faktycznie takie troszeczkę zawęgła. Od dwóch lat własnej JDG, ale chyba muszę zamknąć. Jestem w dołku ciężko z klientami. Ludzie, no, zarabiaj więcej na swoim. To nie dość, że jest możliwe. To jeszcze dodatkowo przynosi wieloletnie, wielowymiarowe efekty w postaci pieniędzy, które się znajdują na swoim koncie. I teraz, jak ktoś mnie nie zna i myśli, że wszedł na kolejny webinar, na którym ktoś obie obiecuje miliony złotych, nie. Właśnie nie. Prowadzenie biznesu to jest maraton, to jest ciężka praca, to, jest, to są działania rozłożone naprawdę na bardzo, długi, na bardzo długie odcinki. Tutaj trzeba mieć wewnętrzną cierpliwość, ale ja jestem tą osobą, która nie opowiada o milionach złotych, bo tak naprawdę, chociaż ja wiem, że to jest możliwe, bo prowadzę klien milionowych klientów, to nie zmienia to faktu, że nie jest to możliwe i nie jest to dostępne dla każdego. O, to już tak powiedzieliśmy. Dobra, zaczynamy. Yy, Bada napisała, że już kupiła, niedługo ją zje. Tak. Yy, ja mam jedno ogłoszenie parafialne związane z książką. Ponieważ cała przedsprzedaż i wysyłka tego pierwszego, tej pierwszej puli książek odbywała się dokładnie tuż przed moim wyjazdem i wlotem na wakacje, to ja nie miałam czasu, żeby was tutaj cały czas agitować, nawet w relacjach na Instagramie czy na Facebooku, że mamy anulowane transakcje. Tych transakcji anulowanych było dosyć dużo, szczególnie pierwszego i drugiego dnia, kiedy uruchomiliśmy sklep, i mogło to być związane z dużą ilością ludzi klikających po zakup książki. Więc jeżeli czekasz na książkę, tak miałam dwa dni temu taką sytuację, kiedy pisze do mnie jedna osoba na Instagramie i mówi: Słuchaj, a kiedy ty wysyłasz te książki? One są już dawno wysłane. Te sprzed sprzedaży to one już poszły w czerwcu, z tego co wiem, dotarły do wszystkich. A są osoby, które czekają, że kiedy ta książka, kiedy ta książka i nie ma tej książki. Te książki już poszły. Ty sobie sprawdź, czy twoja płatność przeszła. Jeżeli tak, to ty koniecznie do nas napisz, bo w takim razie coś co w naszym sklepie figuruje jako anulowane, to znaczy, że nie było łączności pomiędzy szybkimi płatnościami a naszym sklepem. W związku z czym to są maszyny, no tutaj się może coś zaciąć, tak? Albo jeżeli czekasz na książkę, sprawdź, czy przypadkiem nie jest tak jak w sytuacji tej pani, kiedy jej płatność wróciła, a ona nawet nie miała świadomości, że ta płatność wróci, wróciła i ona dalej czekała na książkę. Więc taka ogłoszenia, tak? I zaczynamy. Kochani, startujemy. Czy wiecie, jaki jest najbardziej produktywny dzień w waszym życiu zawodowym, kiedy prowadzicie małą firmę albo jodekę? Także teraz czekam na wasze odpowiedzi, a sama tutaj sobie jeszcze załatwiam jeden, jeden temat związany z tym, jak mnie widać na kamerze, bo mi coś strasznie zoomuje i muszę. Muszę zrobić jedną rzecz. Także czekam na wasze odpowiedzi. Czy wiecie, jaki dzień w roku jest dla Was najbardziej produktywny, jeżeli chodzi o waszą, waszą pracę, tak? Czyli kiedy macie taki dzień, czy macie wszystko zrobione. Jest genialnie. I życzylibyście sobie, żeby takich dni było więcej. Nie wiem, pierwszy dzień roku. Ja teraz nie wiem, czy ja czegoś nie, nie pomieszam. Bardzo się boję, że teraz coś pomieszam. I będzie słabo. Tak myślałam, że będzie słabo. Ale już to naprawimy. Jest dobrze. I teraz następna rzecz. Muszę... Bo strasznie mi zoomuje kamera. Już nie będzie. O, i teraz powinno być dobrze. Dawno tego nie robiłam. Wszystko naprawię. Kiedy jest ten dzień w roku, kiedy masz poczucie takiego powera? Czy to jest zaraz po Sylwestrze w tych obietnicach noworocznych? Nowy rok, nowa ja. Czy to są piątki w twoim przypadku? Kiedy ten dzień jest? Czytam wasze odpowiedzi. Czas przed Bożym Narodzeniem. Tu się pojawiają odpowiedzi wszystko zrobione, to chyba nie mam. To, to Kicia, to musisz przyjść do mnie na nauki. Ja dostałam od dnia zamówienia dwa dni po. Nie rozumiem tego. Kasia, napisz, wyjaśnij. U mnie to jest poniedziałek. Monika napisała, że to jest taki dzień, w którym mąż zabiera dzieci na cały dzień z domu. Agnieszka napisała, że to jest dzień wyjazdu na wakacje i dokładnie o taką odpowiedź chodzi. Słuchajcie, jak wiecie, ja jestem z tych, co to nie wierzą w motywację, wenę, inspirację, ponieważ za bardzo jestem rozkochana w mózgu, który często przynoszę tutaj na nasze live. Y. Nie inaczej jest też dzisiaj, ten, ten mózg słucha mojego audiobooka. Podobno też dobrze się wam przy nim zasypia. Wierzę, że to nie chodzi o treści, tylko chodzi o barwę mojego głosu. Najlepszy, najlepiej zorganizowanym dniem jest dzień przed urlopem. Największą i najwyższą skalę produktywności mamy dokładnie dzień przed naszym urlopem, kiedy mamy taką żyletę umysłu, taki fokus umysłu, że my mamy listę i ta cała lista jest zrobiona. Absolutnie cała lista jest zrobiona. Na Instagramie też się tutaj widziałam pojawiła taka odpowiedź, że to jest dzień przed urlopem. Ja nie wierzę w motywację. Ja nie wierzę w wenę. Ja nie wierzę w inspirację. Wiem, że my mamy biologicznie lepsze dni i mamy takie dni, które są dniami gorszymi, czyli biomet jest bardziej korzystny albo mniej korzystny. W przypadku kobiet to też jest uzależnione od fazy cyklu, od naszych hormonów. Od tego, czy my na coś chorujemy, czy nie, tutaj absolutnie chylek czoła przed naszymi ewentualnymi ograniczeniami, ale wszystko tak naprawdę sprowadza się do pracy naszego mózgu. Więc jeżeli jest taki dzień w Twoim życiu, kiedy ty się potrafisz docisnąć i zmobilizować i zrobić całą tą listę, i po prostu nie ma, że jest dzień przed urlopem, ja tutaj mam te kartki, na których tylko wykreślam, a dzieci mi wejdą i bo mamo, bo gdzie mamy keczup? No nie wiem, oni się wprowadzili pierwszy dzień do domu, że nie wiedzą, gdzie jest. Ketchup. Nie ma po prostu w głównym magazynie keczupów, tak? Mnie się nie da prze przerwać. Ja mam mózg jak żyleta, wszystko jest zrobione. Znacie to? Znacie to? No. I to znaczy, że my to możemy multiplikować. My takich dni w naszym życiu możemy mieć dużo więcej. Ale trzeba znaleźć te dźwignie w sobie, czyli to, że motywator, że nie ma, nie ma przeproś. I to nie ma przeproś, to jest odlatujący samolot, to jest to, że my musimy o którejś godzinie wyjechać z domu, to jest to, że jeżeli, nie wiem, nie wiem, spóźnimy się rano z jakimiś tam czynnościami, to wyjedziemy później na drogę, wtedy będzie większy ruch, lepiej nie ryzykować, lepiej sobie jednak dać ten komfort jazdy, żeby jeszcze więcej z dnia skorzystać, nawet jeżeli ten urlop mamy w Polsce, tak? Więc... Y Tutaj już Wam zapowiadam warsztat, który udostępnię Wam w sierpniu, tuż przed wrześniem, tuż przed powrotem do rytmu fabryki, która ma szkołę w domu i tak i tak dalej. To będzie warsztat o produktywności, to będzie warsztat o zarządzaniu czasem i prowadzeniu własnej małej firmy albo JDG. To już Wam zapowiadam, że takie coś będzie: to będzie ten warsztat płatny. W tym miesiącu tematem warsztatu płatnego taki wybraliście. Jest warsztat na temat budżetowania swojej małej firmy i JDG. To już zapowiadam, to już będzie. I teraz lecimy dalej. Więc skoro możesz mieć taką produktywność, to co się dzieje potem, kiedy ty jedziesz na wakacje i w ogóle jest chill, relaks, fantastycznie, tu winko, tu chipsiki, trochę sobie luzujemy, każdy robi to, to, co mu sprawia największą frajdę, jeżeli chodzi o reset i wypoczynek. Nie chciałabym absolutnie nikogo tutaj puszować i motywować, że mm, jedyny dobry odpoczynek jest ja, jedyny dobry odpoczynek jest taki, który tobie służy. Nie? Więc ja, chociaż wyjeżdżamy tak co jakiś czas, przynajmniej do takich tak zwanych ciepłych, ciepłych krajów, no to tam nie odstawiamy brzuch, plecy, brzuch, plecy, brzuch, plecy. I ja tego nie oceniam. To znaczy, że my tak nie robimy. Czyli jest bardzo aktywnie. Jest rower, jest chodzenie po górach, no i tak dalej. Nawet jak jest 40 stopni, my to robimy. Ale ty odpoczywasz tak jak chcesz i masz reset totalny. Jesteś wypoczęta, jesteś wypoczęty. I w zasadzie to są... Ja się zawsze śmieję mniej więcej w połowie urlopu. Że to jest taki moment, w którym moje ego zaczyna się paść jak koza na zielonych łąkach, bo mnie się wydaje, że teraz, jak ja wrócę do pracy, to ja będę niezniszczalna. Po czym wracamy z tego urlopu, moi klienci mówią góra 72 godziny. Góra 72 godziny i po tej sile, po tej energii, po tym odpoczynku to w zasadzie nic. To jest temat, w którym ja się uporałam już wiele, wiele lat temu i teraz przedstawiam Ci. To, co wypracowałam najpierw sama u siebie, bo jeśli nie wiesz, to teraz uzupełniam, od 12 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Więc ja miałam dosyć dużo czasu już na to, żeby te urlopy i powroty z tych urlopów przetestować. A potem wdrożyłam to u moich konsultacyjnych klientów, którzy do mnie przychodzili ewentualnie z tego typu problemem też. To znaczy w toku pracy nad ich marką, w toku pracy nad ich biznesem pojawiał się temat, byłam na urlopie, nie pamiętam, że byłam na urlopie, bacha, tej pracy jest tyle, tej pracy jest tyle. Jak ktoś czytał moją ostatnią książkę, to ten rozdział Samotność przedsiębiorców mówi właśnie o tym. No i... Yy, Powiem Wam, jakie są moje, moje spostrzeżenia. Tutaj na pewno uruchamia mi się badaczka teraz. Jakie, jakie były moje spostrzeżenia, które popchnęły mnie do tego, żeby wdrażać rzeczy, o których teraz Tobie będę mówić? Pierwsza rzecz jest taka: kiedy wracasz z urlopu, masz wszystkiego, dużo więcej niż w normalnym, przeciętnym tygodniu, kiedy Ty po prostu pracujesz. I teraz będę opowiem troszeczkę o moim takim profilu domowym, żeby dać wyobrażenie słuchaczom, słuchaczkom, widzom i widzkom. Kto do nich mówi. Sama sprzątam, sama gotuję. Nie dlatego, że uważam, że nikt tego nie może zrobić za mnie. Bo absolutnie wychodzę z założenia outsourcing, jeżeli czegoś nienawidzisz, robić, to to jest najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Ja to lubię. Ja lubię i sprzątać, i gotować, i karmić moją rodzinę, i zajmować się domem, i no, nie dam sobie tego odebrać, bo to, bo to jest coś, co, co jest dla mnie bardzo przyjemne. Są rzeczy, które oddaję na zewnątrz, to są rzeczy, których nienawidzę robić, ale nie o tym dzisiejsze spotkanie. Więc ja zajmuję się tymi rzeczami. Żebyś sobie nie pomyślała albo nie pomyślał, że tutaj mówię o zarządzaniu sobą po powrocie z urlopu, gdzie ktoś mi pierze, ktoś mi sprząta, ktoś mi. Got... Nie, ja to robię sama. Więc wracając z takiego urlopu, jest cała fabryka do oprania. Mówię, to nazywam, fabryką nazywam dom. I nie ma znaczenia, że moje dzieci są samodzielne, bo jakby ma, jako matka cisnę, żeby, w żeby szli w kierunku samodzielności. Czyli jak yy, Amela ma 19 lat, Wojtek ma teraz 14, to mogłabym wychowywać księżniczkę i księcia, yy, którym chodzę i zbieram skarpetki po pokojach. I, I sama to piorę, ale mój nurt wychowawczy idzie w takim kierunku, ok, Montessori, Montessori w ogóle bardzo lubię. Natomiast, człowieku, ty się teraz zbieraj do roboty. Przyczyna, skutek, jeżeli sobie nie wypierzesz, to będzie niewyprane, tak? No i ja nie mówię, że to łatwo weszło. Ja nie mówię, że to weszło łatwo, ale to się dzieje, więc to nie jest tak, że ja robię te wszystkie pralki. Ale wiadomo, dzieci to są dzieci i jak matka nie stanie w progu i czasami nie popatrzy tym wzrokiem numer 16, to oni się nie ruszą. Więc mamy, powiedzmy, pralki z czterech osób z dwóch tygodni do wyprania. Mamy do odgruzowania jakieś tam rzeczy, które nam zostały przed wyjazdem, chyba że jesteście tym typem osób. Jest taki typ osób, który wylizuje mieszkanie, wylizuje dom po prostu na błysk tuż przed wyjazdem, żeby wrócić do czystego. Różnie bywa. Jedni mają tak, jedni mają tak. To też nie jest ocena. Każdy nich ma tak, jak lubi mieć. Następna rzecz jest taka, w te dwa tygodnie, bo przyjmie, przyjmijmy taką historię, że ten urlop trwał dwa tygodnie. Bardzo komfortowy dwutygodniowy urlop. Po, tym, po tych dwóch tygodniach waszej nieobecności zebrało wam się maili. Z dwóch tygodni, gdzie codzienne maile już jest problem, żeby obrobić, bo ich jest dużo, a tych informacji messengerów, Instagramów, komunikacji jako komentarze w waszych społecznościach, jeśli takowe prowadzicie, informacji, które są zostawiane um, od klientów czasami na skrzynkach telefonicznych. Gdzie wy wyjeżdżacie, wyłączacie telefon firmowy, zostawiacie informację, że jesteście na Europie. Mówię tutaj do biznesów stacjonarnych, często tak się dzieje w branży beauty. I nagle się okazuje, że wy macie zadań z dwóch tygodni na takiej kupce uzbieranej dosyć sporo. Ja też mam, mówiąc, wy macie, to ja też mam, tak? I teraz ktoś odwołuje jakiś termin, na przykład w moim przypadku, ktoś odwołuje termin konsultacji, albo chce go zamienić na jakiś inny termin, w związku z czym trzeba wprowadzić to nie na bieżąco do kalendarza, tak jak mi się działa przy komputerze, tylko ja teraz nagle mam masę czynności do zrobienia. I jest dużo więcej niż przeciętnie, bo one się nazbierały z dwóch tygodni. A ty wypoczęta. A ty wypoczęty. I nie wiem z jakiego powodu, Chyba z takiego przyzwyczajenia trochę etatowego, tak myślę. U mnie to w każdym razie było przyzwyczajenie etatowe. Nie wiem z jakiego powodu. My mamy jakąś taką szaloną ambicję, żeby po tym urlopie wejść jak gdyby nigdy nic, cali na biało do tej naszej firmy i że my się odgruzujemy w trzy dni. Albo w dzień. Znaczy mamy wyobrażenie, że normalnie mamy... Pamiętacie ten, ten rysunek w książce w samotności przedsiębiorców? Ja sposeram się to znaleźć. W samotności przedsiębiorców w tym ostatnim rozdziale. Och, o, pamiętacie ten rysunek? Tutaj pokazuję Instagramowi i pokazuję Facebookowi. Ten rysunek, w którym e, tak wygląda jednoosobowa działalność gospodarcza, która ma i miotłę w ręce, i zarabianie pieniędzy, i dystrybucję, i kawę w ręce. Kawa to jest taki, e, poprosiłam mojego męża, który był odpowiedzialny za te rysunki. E, ja mówię, kochanie, jeszcze kawka, bo to będzie ta strategiczna kawka ze mną. E, więc my mamy 16 rąk. I codziennie mamy listę, której nie zdążamy zrobić. Nie, może nie zdążam. Nie zdążamy zrobić. Więc codziennie mamy listę, której nie zdążamy zrobić. A nagle po dwóch tygodniach, kiedy tych list było 14, tak, powiedzmy minus dwa weekendy, my nagle mamy ambicję, że my to zrobimy w trzy dni. No na jakiej podstawie? Nie ma opcji. Nie ma opcji. Teraz moi klienci, kiedy ja im to próbowałam tak tłumaczyć, reagowali tak: Basia, ja mam świetne rozwiązanie. To rozwiązanie polega na tym, że ja sobie siedzę tak godzinkę dziennie na urlopie, z tymi mailami, z tym... I w ogóle wracam i ja jestem na bieżąco. A wtedy to akurat facet mi tak radził. Ja mówię, wiesz co, chłopie, to to nie jest wtedy urlop. To ty nie czujesz, że ty byłeś na urlopie. Panie, panie też miały takie pomysły, ale to już byłam po, po tym człowieku, więc już umiałam zareagować wcześniej. Nie wiem, jak dla ciebie, ale dla mnie urlop oznacza totalny off coś tam, offline, off, maile, odcięcie się w ogóle od wszystkiego, w tym od kontaktów towarzyskich. Twoja głowa musi odpocząć. Nasze głowy są aktualnie przebodźcowane, a nasz mózg był kształtowany w czasie, w którym koło naszej jaskini była absolutna cisza, i w większość czasu nie działo się nic. Aktualnie jesteśmy przebodźcowani, i jeżeli ty, człowieku. Nie dasz sobie raz w roku takiego czasu, w którym w twoim życiu się dzieje nic, obojętnie czy po prostu wycinasz bodźce maksymalnie, to ty nie odpoczniesz. I teraz uwaga, co ciekawe, moi klienci konsultacyjni mnie zawsze słuchają, mam to szczęście, że oni mnie słuchają, jak oni wracają potem z tym moim poradnictwem do swojego biznesu i mówią: ty, słuchaj, faktycznie wzięłam urlop, <laughs> odcięłam się, po prostu odcięłam się na dwa tygodnie totalnie. No to oni dopiero wtedy czuli, że oni byli, czują, że oni byli na urlopie. Więc pierwsza wskazówka: jeżeli jesteś jeszcze przed urlopem, to ty ten urlop musisz mieć taki, żeby te baterie były naładowane jak w Energizerze, po prostu maksymalnie. Musisz się pozbawić wszelkich bodźców, które to by się kojarzą z pracą. I tutaj się zaczynają marudy, klient maruda. Niedługo na rolkach się pojawią typy klientów. Yy, obserwujcie, bo tam się będzie dużo i śmiesznie działo. Klient maruda, to jest dla mnie klient, który jak ja oddaję rozwiązanie, to on szuka wymówek, żeby tego nie zrobić. I on mówi tak. No, ale wiesz, bo to czasami przychodzą płatności w dniu, w którym ja jestem akurat na urlopie. Powiedzmy, że ktoś teraz wybiera urlop w okresie 20 w okolicach 20, no i wtedy wiadomo, że teraz kiedyś do 10, teraz do 20 trzeba zapłacić ZUS. A ja mówię, słuchaj, ale to możesz sobie albo zapłacić wcześniej. Albo wszystkie te płatności zaplanować w systemie bankowym, tak, żeby one wyszły po prostu tego dnia, kiedy, kiedy mają wyjść. Tak. To, to już jakby technicznie i technologicznie jesteśmy na tym etapie, żeby, żeby takie coś miało miejsce i żeby to zrobić. Nie? No i się okazuje, że no ale jednak tam trzeba być w kontakcie z klientami. Nie, nie trzeba być w kontakcie z klientami. Masz urlop. Jak pracujesz na etacie i wyjeżdżasz na urlop, to ciebie nie ma. I jest autoresponder. Nie ma, nie ma powodu, dla którego ty musisz być w kontakcie z klientami wtedy, kiedy ty jesteś na urlopie. Więc to są takie wskazówki e, prourlopowe, wszystko co możesz sobie zaplanować wcześniej i zrealizować wcześniej przed tym urlopem, żeby na urlopie nie dotykać roboty, będzie ci służyć temu, żeby twoje baterie były jeszcze bardziej naładowane. A teraz konkrety co zrobić po urlopie. Powiem wam jak ja, jak ja to rozkminiłam. A potem jak ja to zaimplementowałam wśród moich klientów, i oni mówią, e, e, Jurga to działa, to jest dobre, ja już tylko tak. No to więc może tobie to też przysłuży. I tutaj gwiazdka to nie znaczy, że ja mam rozwiązania na wszystko. Możesz być tym konkretnym przypadkiem, który z tym nie będzie rezonować. Tobie się to może nie spodobać, i nie, nie chcesz tego wdrażać. No i okej, okay, twoje życie. Jakby to, ja nie jestem od ustawiania tobie życia. Ty wybierasz ścieżkę, która ci działa. I teraz jedziemy dalej. Ja wychodzę z takiego założenia, że skoro to ja mam firmę, to znaczy, że ja jestem jej właścicielką, to znaczy, że ja rządzę moim kalendarzem, a nie odwrotnie. I to, że mój wypoczynek na zewnątrz, gdzieś poza domem, obojętnie czy to jest Polska, czy to jest zagranica, czy to jest nawet siedzenie w domu, bo nie zawsze mamy taką możliwość, żeby wyjechać, to mój urlop, nawet jeśli on ma trwać tam dwa tygodnie, nie oznacza, że ja mam tylko dwa tygodnie urlopu, bo tyle mi dał pracodawca. Słuchajcie, Zacznijmy czerpać profity z prowadzenia JDG albo małej firmy. To ty decydujesz, ile ty sobie w tym kalendarzu zamrozisz okienek, które są twoim urlopem. Z czego w ramach tego zamrożenia tych okienek mrozisz nie tylko te dwa tygodnie wyjazdowe albo tydzień wyjazdowy, ale mrozisz jeszcze kilka dni więcej, w których nie macie w pracy. Nie siadasz do komputera. A wtedy... Możesz robić jakieś inne rzeczy, czyli na przykład możesz odpoczywać po podróży, bo podróże są bardzo męczące. Szczególnie wtedy, kiedy kwitniesz na lotnisku, tam ci gadają, że coś jest cancel, a coś jest innego. Wiadomo, wiadomo jak jest, stresujesz się, trzeba jeść te kanapki, które po prostu kosztują majątek, a są obrzydliwe. Albo jak jedziesz w ogóle z dziećmi, chociażby, z, tak jak ja mieszkam na południu Polski, jedziesz z południa Polski nad morze, co chwilę jakieś tam zatrzymanie się na coś do jedzenia, temu się chce sikać, i to wszystko w drodze powrotnej, wszyscy już brudni po tych wakacjach, auta zapakowane. Ja nie opowiadam o jakimś. Ja wiem, że ja nie opowiadam o Instagramowym życiu, ale tak wygląda prawdziwe życie. Wszyscy są spoceni, klejący się, niezależnie od tego, że jest klima w aucie włączona. No i my wracamy. I ty jesteś po tej podróży zmęczona, czyli już nastąpiło nadszarpnięcie energetyczne tego, co sobie skumulowałeś, skumulowałaś podczas swoich wakacji. I my tego nie doceniamy, że my już część tej energii wytraciliśmy w tej drodze powrotnej. I ty po tej podróży musisz odpocząć. Ty nie wracasz do roboty. Ty masz ten zamrożony jeszcze czas urlopowy, kiedy w ogóle nie, nie robisz nic, tak, tylko odpoczywasz po tej podróży. Moje odpoczywanie po podróży polega po prostu na tym, że ja przez kilka dni po powrocie zajmuję się tylko i wyłącznie domem. I nie siadam do roboty typu maile, komunikatory, komentarze, yy, gaszenie ewentualnych pożarów, które wybuchły. Nie siadam do tego do momentu, dopóki nie wystabilizuję domu. I teraz znowu was wpuszczę do mojego podwórka, Łapka w górę to ma tak samo. Nie wiem jak ty, może masz krystalicznie czysty dom. Ja bardzo lubię czystość i porządek, ale ten dzień po powrocie z wakacji wygląda w ten sposób, że się brodzi w praniu. W przedpokoju wszyscy robią kubki swoich kolorów, swoich, tak? I po prostu. i tu mi rośnie, bo ja nie lubię bałaganu. Ale jednak tak to wygląda. A tu jakiś bidon z wody do, do umycia. Nie, oczywiście nie ma pana. Nikt nie używał tego bidonu, ja tego nie, tak? Jest bardzo dużo do momentu, dopóki nie wystabilizuję domu, i do momentu, dopóki w tym domu nie będzie takiego porządku, w którym ja się dobrze czuję, możesz tego nie czuć. Ja mam takie potrzeby: potrzebuję mieć poukładane, posprzątane, potrzebuję, jak jest czysto. To ja nie siadam do roboty. I już po tych 12 latach wiem, że ta stabilizacja domu to jest dla mnie trzy dni. To jest taki czas, w którym to na luzie się człowiek rozpakowuje, na luzie człowiek, tak, no, kolejne pranie, tak, i tutaj jeszcze jakieś wspominki, usuwanie lipnych zdjęć z wakacji, bo tam nie wszystkie wyszły, oczywiście w aparacie czy tysiące zdjęć, jeszcze cieszenie się tym, może jakieś wino z podróży, znaczy nie tyle z podróży, co z tego wyjazdu się tam robi wieczorkiem, jakieś, to jest w ogóle chill, to jest przyjemność i my wtedy po pierwsze odpoczywamy po podróży, po drugie wiemy, że my nie nie musimy czegoś tam robić. A czemu my musimy coś robić? Bo myśmy sobie tak ustalili, że my powiedzmy wracamy w, tam w niedzielę i my w poniedziałek mamy być przy komputerze, bo my mamy przyzwyczajenia etatowe. Bo tak jakbyśmy wzięli dwa tygodnie urlopu na etacie, wracalibyśmy w niedzielę, w poniedziałek trzeba by byłoby iść i do roboty, a potem ten dom nawalony sprzątało się tam do, do czwartku, ale na etacie jest łatwiej. Bo kiedy przychodzi 15, 16, 17, wszyscy zamykają laptopy i wychodzą z, z pracy. A ty jak jesteś na swoim, to ty nie masz takiego czasu, że przyszła 15, 16, 17. Zamykasz laptop i jesteś poza robotą. Ty jesteś cały czas w robocie. Właśnie o tym pisałam w tym ostatnim rozdziale samotność przedsiębiorców. Więc jak ty nie zadbasz o siebie, to nikt o Ciebie nie zadba. Więc pierwszy punkt, yy, dokładam sobie kilka dni na stabilizację domu. I to jest absolutnie mój czas. I owszem teraz już przy większych dzieciach, kiedy oni mają swoje obowiązki, swoje powinności, swoją odpowiedzialność, czyli sami piorą, sami wkładają do suszarki, sami to składają, sami prasują. Ja mam trochę więcej czasu niż matka, która ma dwójkę małych dzieci. To na pewno i bezsprzecznie. Ale równocześnie ja sobie ten czas powokacyjny tej stabilizacji domowej, ja sobie ten czas przeznaczam na bardzo gruntowne sprzątanie domu. To znaczy wywalam rzeczy, którymi obrosłam, ja jestem chomikiem, to jest niestety moja natura, mnie jest wszystko potrzebne i tak parę razy w roku mam taką światłość umysłu, że chyba jednak powinnam z tym coś zrobić. I to jest jeden z takich momentów. Ja sobie wtedy to tak tłumaczę, że robię w ten sposób miejsce na nowe, na coś lepszego i wtedy zawsze chodzę z notatnikiem. I zapisuję w tym notatniku pomysły na firmę. Bo już wiecie, ro, mózg jest, już, już jest po trybie wakacyjnym, jest w trybie organizacji domowej, ale jeszcze nie, pracu nie jest przyciśnięty wielością zadań, które musimy teraz nadrobić po tym urlopie. I wtedy się uruchamia dla mnie przynajmniej największa kreatywność. Więc po polecam. Ja mam i notatnik taki... W którym zapisuję odręcznik, bo to jest bardzo pożądane przez nasz mózg, wszelkiego rodzaju odręczne pisanie czegokolwiek. Natomiast drugi notatnik to, są, to jest specjalna aplikacja, której używam. Jeżeli będziecie potrzebować, to dajcie znać. To jest specjalna aplikacja płatna, której używam, która po prostu jest moim notesem, pamiętnikiem, kalendarzem, dzienniczkiem wdzięczności, wszystkim, co, co tylko może być. Która uratowała mnie już cztery nie jeden raz. Tam mam listę zakupów, tam mam pomysły na to, jaki temat live dla was poprowadzić. Więc ja sprzątając, zawsze mam gdzieś ten telefon przy sobie, bo wtedy czytam książki, czyli słucham audiobooków, no i tam sobie zapisuję te pomysły. Genialna sprawa. Już nie mówiąc o tym, ile rzeczy wyrzucam w tym odcinku sprzątania. Oczywiście to jest inspiracja dla ludzi, którzy to lubią, bo jeżeli ty nienawidzisz sprzątać i w ogóle uważasz, że ty jesteś stworzony albo stworzona nie do takich rzeczy, ja to szanuję, no to ta inspiracja będzie dla ciebie bezużyteczna. Jakby szanujmy wzajemnie własne wartości, ty masz inne, ja je szanuję, ale równocześnie też nie oceniaj mnie. Ja tak się dobrze czuję, mnie to dobrze robi na głowę. Ja wtedy też trochę odpoczywam, a w każdym razie robię sobie w ten sposób bardzo taką miękką przejściówkę do tego etapu zawodowego. Następnie mam kilka dni, w których ja jestem w pracy. Już zaczynam proces odgruzowywania, siedzę na mailach, na komunikatorach, sprawdzam co w komentarzach, ale z drugiej strony ja sobie nie pozwalam na to, żeby przycisnąć taką cudzysłów pełną dniówkę. Czyli żeby to trwało bardzo, bardzo długo. Czyli to nie jest takie powiedzmy 8 godzin czy 6 godzin, czy w zależności od tego, jaki ja tam mam tryb pracy, czy, czy 12 już nie daj Boże godzin, bo to mi wyzeruje moją energię. To, to, to jest niedobra sprawa, więc ja zaczynam bardzo powoli wchodzić w ten cały tryb powrotu do, do moich obowiązków takich zawodowych i daję sobie takie dwie, trzy, czasami 4 godziny, że dzisiaj obrabiam tylko to, dzisiaj obrabiam tylko to, dzisiaj się zajmuję tylko tym. I teraz moi klienci mają taką obiekcję, jak ja im to opowiadam. Ej, Basia, ale to jest tak. Że w zasadzie, jak wracasz, to nie wiesz, co jest dla Ciebie ważniejsze, i w zasadzie powinniśmy ręce wsadzić we wszystko, bo wszystko jest równie ważne. No nie bardzo. Jeżeli masz takie poczucie, że wszystko jest równie ważne, to znaczy, że nie masz gradacji swoich zadań, a to znaczy, że nie masz precyzyjnie ustalonego celu two dla Twojej firmy, i teraz ten cel dla Twojej firmy to nie jest to słynne dlaczego, to nie jest misja Twojej firmy, to jest, to jest coś, co ja wypracowuję z klientem. Jak masz precyzyjnie określony, po co ty to robisz, ale takie, takie ludzkie, takie jak po chłopsku, tak? Po co ty to robisz? To ty wiesz, co jest dla ciebie ważniejsze i wiesz, jak, jak te zadania ułożyć po kolei. O tym też więcej będzie w tym, w tym warsztacie, który zapowiadam już na, na sierpień. I jak my mamy ten etap takiego wybierania, że dobra, dzisiaj przez te trzy godziny to, a jutro przez te trzy godziny to, to my nie mamy w sobie presji. No i uwaga, My też nie możemy się za bardzo zmęczyć. No bo jeżeli ty się męczysz po 3 godzinach pracy, no to, to chyba to, 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 no na pewno tu jesteś przez przypadek i to na pewno nie prowadzi że DG. Bo każdy, kto ma od DG, wie, że się zasuwa od rana do wieczora. Przykro mi, ja nie wierzę w książki 4-godzinny tydzień pracy. On je się fantastycznie czyta i one przez moment nam robią fantastycznie na głowę. Natomiast 20 lat robię to, co robi i przerzuciłam przez swoje ręce setki. Setki jednoosobowych działalności gospodarczych. Jak wiecie, prowadziłam wiele fran łańcuchów franczyzowych. Jedna franczyza ma set klientów w różnych punktach w Polsce. Ja te wszystkie punkty objeżdżałam i tam są jednoosobowe działalności gospodarcze, które muszą realizować jakąś strategię franczyzową. Więc ja tych JDG przez swoje ręce przerzuciłam setki. Ludzie, którzy wierzą w książki typu Sekret albo 4-godzinny tydzień pracy, wybaczcie, ale nie osiągają takich wyników jak ci ludzie, którzy po prostu zasuwają, tak? No i teraz pytanie, czy ty jesteś w stanie zapłacić cenę tego zasuwania, żeby mieć to, co chcesz. To jest zawsze jedno z moich pytań na, na moich konsultacjach. No więc pracujemy sobie po te 3-4 godziny dziennie, odgruzowując się, ale trzeba to tak ułożyć, to jest taka moja sugestia, zobacz, jaka jest skala tego, co masz odgruzować i podziel to na te dni, które ci zostały do tego dnia, to jest u mnie dzień zero, w którym ja wracam do pracy tak jak dzisiaj to jest mój dzień powrotu do pracy. Dzień, w którym ja robię live'a, jestem przygotowana yy, i to jest mój dzień, w którym mój rytm wraca do tego rytmu, który miałam przed wakacjami. I yy, jeżeli ty się wyrobisz <coughs> pracując dwie godzinki, luz. Jeżeli ty wiesz, że tobie jest potrzebne cztery godzinki, no to, no to narzucamy sobie cztery godzinki. Czy podoba nam się, nie podoba nam się, no w życiu nie zawsze robimy rzeczy, które nam się tylko podobają, nie? I gwarantuję ci, że jeżeli zastosujesz te rady, te zasady, którymi kieruję się ja, a teraz też mo wielu moich klientów, e, powrotu po urlopie, czyli przede wszystkim ty ustalasz, kiedy wracasz do pracy, ty ustalasz, kiedy jest ten dzień zero, czy, albo dzień pierwszy, tak? Ten pierwszy dzień, w którym wracasz do normalnego rytmu, dajesz sobie ten czas takiego miękkiego lądowania e, po to, żeby uporządkować. Te, takie sprawy bieżące. No przecież my jako ludzie żyjemy, mamy brudne pranie, y, mamy rzeczy do po, po, My też się chcemy spotkać może z rodziną albo ze znajomymi, żeby poopowiadać y, o tych wakacjach, żeby się jeszcze, nie wiem, przywieźliśmy komuś coś. Ja m, 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 d, 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 zacięłam się. Każdy z nas ma takie życie społeczno-socjalne. Je też kiedyś trzeba robić. Nie żyjemy wyłącznie samą pracą. I to od ciebie zależy, jaki ty te długi ten pas lądowania sobie ustalisz. Więc nasze dwutygodniowe wakacje zagraniczne skończyły się w ten sposób, że po powrocie ja jeszcze mam, dałam sobie 10 dni na to, żeby wrócić do was w tej wersji, którą mnie teraz widzicie. Mam czas, mam energię, mam lekkość umysłu. Ja teraz jak się rozłączę na tym live'ie, nie wrócę do fury maili, bo ja je już sobie powolutku opracowałam wcześniej. I teraz jest kolejna obiekcja moich klientów. Basia, ale czasami tak się nie da, do momentu, dopóki nie spróbujesz, nie będziesz wiedzieć, nie będziesz wiedziała, nie będziesz wiedział, czy się da. To jest pierwsza moja odpowiedź zawsze. A druga rzecz jest taka: musi ci się przełączyć w głowie etat, bycie etatowym pracownikiem na bycie właścicielem i producentem samego siebie. Bo jeżeli ty jesteś pracownikiem, czyli ktoś jest Twoim właścicielem w strukturach firmowych, ktoś zarządza Twoim czasem i ktoś jest właścicielem Twojego czasu i za to ci płaci, to Ty jesteś bezwolny w tym, co robisz, jesteś bezwolna w tym, co robisz. Jeżeli Ty masz swoją firmę, to Ty sama, sama decydujesz o tym, ile Ty odpoczywasz, jak Ty odpoczywasz. Czy Ty wracasz do roboty od razu i tracisz tą energię, czy ty dasz sobie ten pas lądowania na tyle długi żeby to wszystko poukładać i tej energii nie wytracić. No? no i o kolejne obiekcje moich klientów są takie, że no ale wiesz, czasami jest tak, że tutaj jest palący się jakiś pożar w lesie i żeby coś się nie stało gorszego, to trzeba reagować od razu i trzeba się tym zająć w pierwszej kolejności. No oczywiście. Czasami się wydarzą takie rzeczy, że niezależnie od tego naszego lądowania, my musimy coś zrobić grubego w tym, na tym pasie na lotniska. Tak? Ale najczęściej, najczęściej to jest tylko nasze wyobrażenie, że tam się straszliwie pali, i to jest nasze takie, tutaj ego nam szaleje bardzo mocno, że to, co my robimy, jest szalenie ważne. Słuchajcie, piszę też o tym w książce, przytaczając te liczby i powołując się na źródło. Ludzi, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, to są dane ze stycznia 2020 roku, 2022 roku, yy, yy, ludzi, którzy prowadzą JDG, yy, jest 2 miliony 600 tysięcy. Jak się zobaczy skalę i umiejscowimy się w tym wielkim morzu, w tym wielkim oceanie ludzi, to nagle do nas dotrze, że może my niekoniecznie robimy te najbardziej ważne rzeczy, od których zależy. Przyszłość ludzkości i to, czy świat się skończy. I ten pożar nagle zaczyna być y, pożarem tylko w naszej głowie, a tak naprawdę jest rozpaloną zapałką, bo jak zaczniemy się zagłębiać w ten pożar, to się nagle okazuje, że po drugiej stronie nie ma strony do rozmowy, bo ona jest na urlopie. A my niepotrzebnie się wkręciliśmy. Czasami ja w ogóle zawsze jestem zwolenniczką tego, żeby wspierać klientów i w nich pchać takie mm, dobre samopoczucie na zasadzie takiej. Mm, Przerysuję. Jesteś zwycięzcą. Masz w sobie potencjał, który możesz wykorzystać, ale równocześnie bardzo twardo stoję na ziemi i tu i pokora się bardzo przydaje, że dopiero kiedy zaakceptujesz swoją małość, dopiero wtedy kiedy zaakceptujesz, że jesteś drobinką, e, puchem marnym, nieomalże, to dopiero wtedy do ciebie przychodzi racjonalne myślenie. E, klienci mi mówią, no ale wiesz, czy ja mogę swoją markę zatrzymać na tak. A ja sobie zadaję pytanie. I wtedy tak wiem, część z Was mnie za to nienawidzi. A ja wtedy powiem, ale jaką markę? Coca-Cola, Ikea. To jest marka w Twoim wyobrażeniu. Jesteś mgnieniem w życiu klienta. Jesteś szumem wielkiego miasta. I moment, w którym my sobie to tak trochę się zdołujemy, ale uznamy swoją małość, to po pierwsze zaczynamy bardzo egoistycznie i to jest bardzo zdrowe. Chronić swoje zasoby energetyczne. Po drugie, nie dajemy się wkręcić w żadne palące się pożary. A po trzecie, mamy, zaczynamy być bardziej zdystansowani do tego, co my robimy. I ten dystans jest potrzebny, bo wtedy jest dystans przesunięty z tych takich rozwibrowanych emocji na środek, na, na to miejsce, które pozwala nam podejmować bardzo racjonalne i bardzo zdroworozsądkowe decyzje, czego Wam oczywiście wszystkim życzę. Dajcie znać. Kto, teraz mówię to do YouTube'a, dajcie znać, kto oglądał na żywo, dajcie znać, kto oglądał właśnie po swoim urlopie, dajcie znać, kto u kogo trafiłam. To do was wszystkich teraz mówię, do kogo trafiłam przed urlopem i te rady się przydały. Dajcie znać, kto, się, kto z tym zarezonował, kto ma synchron, kto tak samo czuł, kto tak samo myślał, kto już tego spróbował. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii i również jestem ciekawa opinii, którzy myślą inaczej niż ja. Albo robią inaczej niż ja. Bo tylko wtedy, kiedy dopuścimy do siebie bardzo niewygodne myśli, że o, jest inny sposób myślenia, jest inny sposób rozwiązania tego tematu, tylko wtedy mamy szansę się rozwinąć. Także czekam na Wasze komentarze. Wiecie, jak jest ze mną. Ona jest strategiczna kawa. Kawa zrobiona, pełna. Łyka nawet nie wypiłam. Także ja teraz łyk kawy, a za chwilę rzucam się na Wasze komentarze i czytam. E, przewinę, pozwólcie. Dzisiaj nas jest rekordowo dużo, bardzo się cieszę. Ehm, Ani, napisała, że jest po raz pierwszy. Witajcie, właśnie weszłam do pracowni własnej od Robię szybko kawusie i zmieniam, zamieniam się w słuch. No to jeszcze trzeba będzie zrobić notatki. Od wielu z Was słyszę zawsze, że. Oglądacie live na żywo, po to, żeby zadać pytania. To jest bardzo mądre: przyjść tu na żywo, żeby zadać pytanie, bo tylko wtedy możecie uzyskać na nie odpowiedź. A potem jeszcze odsłuchujecie wieczorem albo w jakimś tam innym czasie, żeby sobie zrobić notatki i macie takie swoje notesy z, z tymi strategicznymi kawami. Nie tylko z tym, co ja mówię, i to jest bardzo fajne, za to bardzo dziękuję, ale też z tym, co ludzie piszą w komentarzach, bo przecież ja nie mam recepty na wszystko, nie jestem jakimś nad człowiekiem, nad kobietą. Ja tylko inspiruję do tego, żeby po prostu iść na swoje, zarabiać więcej na swoim, żyć w realiach, nie dać się wkręcać, nie dać się manipulować wszystkim tym pop Insta marketingowcom, którzy ci mówią: zrób tylko to, a Twoja firma eksploduje. No Kurczę jakoś nie bardzo. Ja już tego nie widzę. E, Ania się wita, Joasia się wita. E, patrzę, czy macie jakieś pytania? E, bo, 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 bo. Mm. A, ty już odpowiadacie na to pytanie, które jest pewnie, dołączyliście do tego live'a później. E, który jest dzień najbardziej e, produktywny? Mam tak samo, Basiu, tylko nie miałam na to nazwy. Stabilizacja domu. Tak, to jest u mnie stabilizacja domu, stabilizacja fabryki. E, Monika napisała tak. Chyba sobie zrobię dłuższy urlop. Uwielbiam, że mówisz prawdę bez e, mamienia, nic nie nierobieniem. E, no, jaki byłby sens, gdybym wam, znaczy inaczej. Sens jest ogromny, ludzie. To jest bardzo kuszące. E, zrobienie wam wizji Waniliowego, polukrowanego, Instagramowego świata, w którym po prostu ludzkie pierdy pachną fiołkami, moje pieniądze, które zarabiam i wpływają na moje konto, robią się po prostu same. To jest bardzo kuszące, dlatego że nic tak bardzo nas nie ściąga jako ludzi, jak taki lep, na którym my ludzie lecimy, jak wyobrażenie, że w coś można lekko, łatwo i przyjemnie. Tak? My jako ludzie mamy tendencję albo. Do pójścia w kierunku szczęścia, rozkoszy, tak tego, co nam sprawia przyjemność, albo chcemy uniknąć bólu. Wybaczcie, sprowadzam wa, nas do nas czyli mnie też, do najbardziej prostych, takich podstawowych y, naszych zachowań. Albo chcemy przyjemność, albo chcemy uniknąć bólu. I w ten sposób dostajemy przyjemność. W związku z czym to byłoby szalenie kuszące, jako kłopot polega na tym, że byłoby to nieetyczne i byłoby to niezgodne ze mną. No, i może teraz płynnie wam zapowiem coś, czekając na wasze komentarze. Wylosowaliście, czy nie wylosowaliście, wybraliście w toku głosowania na naszych e mailach. Tu przypominam, jak ktoś jest po raz pierwszy, musi iść na moją stronę internetową, zapisać się do newslettera, potwierdzić ten zapis, wyszukać mój adres ma mo mojego maila w spamie albo w jakimś innym folderze, gdzie padają takie seryjne wysyłki. I my tam głosujemy na tematy strategicznych kaw i wybraliście na ten miesiąc manipulacje w marketingu. Bardzo się cieszę, że będę mogła ten materiał dla was wam ten materiał przedstawić, on już jest przygotowany i te manipulacje w marketingu. To będzie nasza następna strategiczna kawa w przyszły poniedziałek o 10:00 i tam właśnie będę wam mówić między innymi o tym, że tak łatwo nas jest zmanipulować i my jako ludzie jesteśmy po prostu osobami, które pragną być robione, no dużo mówić, po prostu uwielbiamy być robione. Nie lubimy się konfrontować z tym, że zostaliśmy zrobieni. To I tutaj o manipulacjach w marketingu, w reklamie i w sprzedaży. Dłuższy temat, więc będziemy siedzieć dłużej niż dzisiaj, bo temat jest zaplanowany na godzinę 15. Bezpłatny warsztat, na których już dzisiaj Was zapraszam. A teraz rzucam się na Wasze komentarze. Kasia napisała, że jest po Uropiu robi dokładnie prawie tak, jak mówiłam, czyli praca bardzo pomału, od dzisiaj pełna para. Bo 16 i 17 to jest jarmark. O marce, swojej marce dotarło do mnie po kilku latach. Teraz już dystans. Bardzo się cieszę. Masiu, powiedz coś na temat, który poruszałaś w relacjach. Czyli teraz jest czas na rolki, TikToki. To ja wam nagram o, na, o, na ten temat rolkę tak będzie najlepiej. Jak ktoś jest Instagram, wejdźcie w tą moją półkę, w której wsadzam rolki. Ja teraz wreszcie mam czas, żeby te rolki robić, bo wcześniej, jak wiecie, pisałam książkę. Opowiem wam więcej o, o tej tiktokizacji, tylko musicie mi zadać na Instagramie takie pytanie, żebym ja mogła teraz wziąć to pytanie jako temat i wam odpowiedzieć rolkom po co, jak, dlaczego. Monika napisała tak, miękkie lądowanie, ekstra plan. Ja ostatnio zmieniam dużo w swoim podejściu do planowania, bo ja na Leże, a raczej należałam do tych, co przeszacowują swoje możliwości i myślą, że to mama 50 godzin. Takie zachowanie, taka postawa jest charakterystyczna dla multiinstrumentalistów i nie wini się za to. Z tego multiinstrumentalizmu czerpiesz też bardzo duże korzyści. Najważniejsza jest świadomość, że tak masz i teraz z tym coś trzeba zrobić. nie? Jo się cieszy, że czekała na manipulację. Tak, manipulacje będą już w przyszłym tygodniu, a do mnie nadal nie dochodzą maile. To może się trzeba zapisać na ten newsletter jeszcze raz. I teraz przypominam, ja piszę newsletter tylko do tych osób, które chcą ten newsletter czytać. Jeżeli nie czytasz mojego newslettera, jeżeli nie otwierasz tych maili przez miesiąc czyli cztery, tam będą cztery akcje wysyłkowe to wtedy. Ten adres wylatuje z mojej bazy mailo mailowej. Ja was uczę oszczędności. Za, za każdy adres mailowy tam w bazach, tak, płacisz pieniądze. Oczywiście tam są paczki, tam do tysiąca, do, do pięciu tysięcy i tak dalej. Jeżeli ja was uczę oszczędności, to sama również tego do tego się stosuję, albo odwrotnie. Uczę was tego, co sama robię. Nie stać mnie na to, żeby wysyłać maile, których ty nie czytasz. Po pierwsze, to jest bez sensu, po drugie, mnie to kosztuje. Więc trzeba może się zapisać jeszcze raz albo spróbować z innego maila. Kinga napisała tak, Basiu, czy warsztat budżetowania będzie miał trochę inne treści niż w kursie Żyj z pasją i z pasji? Myślę, że jak jesteś po Żyj z pasją i z pasji, nie potrzebujesz tego w ogóle. W ogóle, bo ja tam zrobiłam kobyłę łącznie z kalkulatorami i całą resztą. To co I było to jeszcze bardzo mocno sprofilowane pod artystów i rękodzielników. Tutaj ten warsztat z budżetowania, on będzie mówił o tym, co omawiałam w z Pasją i Spacji. To będzie trochę poszerzone. Nie będę mówić wyłącznie o obrazach, lepieniu, ceramice. Pamiętasz, tam były, było przejście przez wszystkie możliwe branże artystyczne. Ja będę mówiła bardziej ogólnie. Nie będzie kalkulatorów, tak? Trzeba będzie sobie ten kalkulator zrobić samodzielnie, a ja powiem jak. Natomiast myślę, że dla wszystkich, którzy są po, po tym gigantycznie dużym kursie, czyli pożyj z pasją i z pasji, w ogóle nie ma takiej potrzeby, żeby ten warsztat kupować. I teraz, to, że ja tak mówię, nie kupuj, to jest jedna z wartości, której mi się kieruje. To jest ważne, żeby to sobie usłyszeć i zauważyć. Co tutaj jeszcze mamy na Instagramie? Z tą kawą mam tak samo, nie? Asia napisała, że jest przed urlopem i pojaśniało jej wiele, szczególnie miękkie lądowanie. U mnie przed, wskoczyłam do ciebie teraz, więc odsłucham sobie za chwilę. Bardzo polecam, bardzo dziękuję. I patrzysz jest jeszcze angielski do kawy. Audiobooki to sposób na polubienie sprzątania. Pewnie. Ania się wita. Witam cię Aniu. Agnieszka napisała, że gruz dotychczasowego życia niemal ją zasypał. Intuicyjnie chyba zaczęłam sprzątać ten gruz powoli, po kawałeczku, codziennie, bo na takie grube i wieczorpujące sprzątanie po prostu nie mam siły. No a ja mam, bo jestem wtedy po urlopie i to jest w ogóle fajne, bo, bo, bo moje nastawienie do tego jest takie, będę mieć, e, będę mieć porządek, będę mieć w szufladkach wszystko poukładane, bardzo to lubię. No ale to już zależy co kto lubi, nie? Patrzę jeszcze na wasze komentarze. E, Irmina napisała, że doszłam do takich samych wniosków, ale ja jestem atlasem, który dziwika świat. Kochana, ty jesteś kotem. Ty dałaś radę. E, Anita, jestem przed urlopem i mam faktycznie 100% produktywności. E, I jeszcze to jest ciekawe, i ty możesz mieć tę produktywność praktycznie przez cały rok, poza tymi dniami, kiedy jej nie możesz mieć. To jest, to jest naprawdę bardzo mądre. Czasami są dni, kiedy nie mamy tej produktywności, sobie to trzeba po prostu wybaczyć. Z mojej strony tyle. Temat nie był długi. Myślę, że nie ma też sensu przeciągać. Dzięku za to będę teraz dziękować. Dziękuję za wszystkie udostępnienia tego live'. A. Dziękuję za polecanie tego live'a, także w Messengerach do Waszych znajomych. Żeby powiedzieć sobie, obejrzyj, bo to jest coś, co możecie zainteresować. Za to też bardzo dziękuję, bo wiele osób do mnie potem pisze. Koleżanka podesłała mi na Messengerze. Dziękuję Wam bardzo za to. Dziękuję, że oznaczacie mnie w swoich relacjach. Dziękuję, że robicie recenzje w wycensie. Pamiętajcie, tu mamy dwa hashtagi: albo zarabiaj więcej na swoim pisane łącznie, albo ZWNS. Ja was pod tymi hashtagami, albo możecie mnie po prostu oznaczyć. Ja wszystkie te Wasze recenzje znajduję i mogę skomentować, możecie też tam w tych recenzjach zadawać mi jakieś pytania, ja wtedy wam odpowiem w postaci rolki na te pytania, bo to chyba najlepiej bardzo dziękuję za wszystkie te recenzje, dziękuję też, że, że nadal kupujecie książkę w wycensie najczęściej kupujecie w pakiecie i jeszcze informacje dla wszystkich osób, które są z zagranicą za już wiem, że kupiliście papierową książkę, już wiem, że, że słuchacie audiobooka, ale pytaliście się o wersję na czytnik. Myśmy z wersją na czytnik nie zdążyli przed naszym urlopem, ale obserwujcie sklep, bo już w tym tygodniu wersja na czytnik Epub. I proszę Epub. I pub, i MOBI, y pojawi się więc i na wszystkie Kindle, na wszystkie inne czytniki. Jesteśmy w ostatnim dniu testowania, czy to się dobrze y synchronizuje. Na razie wszystkie testy przyszły, były, były poprawne, i y y będziecie mieć na tym czy czytniku wszystko, łącznie z ilustracjami, y które są. Y y Częstym dodatkiem w tej, tej książce. Częstym to nie znaczy, że, że ich jest całe mnóstwo, to znaczy, że raz na jakiś czas, mniej więcej dwie ilustracje na jeden rozdział się trafiają i na tym czytniku będziecie mieć też widoczne te ilustracje. A wszystkie osoby, które kupiły audiobooka, niech się spodziewają od nas takiego specjalnej, specjalnej paczki, która nie, nie załączyło się to po prostu. Nie załączyło się to w momencie, kiedy wysyłaliśmy do Was pliki audiobookowe. Teraz wyślemy Wam to w tym tygodniu i każdy będzie to miał. To jest PDF ze wszystkimi ilustracjami z książki, w tym z tabelą komunikacji z klientem. To jest to komunikacyjne bingo. Ja się wystrzelałam już ze wszystkich ogłoszeń. Czy są jakieś pytania jeszcze? Agnieszka, dziękuję. Grażyna dziękuję. Tutaj na Instagramie. Patrzę, co jest na Instagramie. Czy są dostępne audiobooki moich książek? Oczywiście i audiobooki są tańsze, ponieważ są wersją elektroniczną. Podobno, dobrze się, podobno bardzo dobrze się słucha. Ja wiem, że nie każdy autor i nie każda autorka powinna um, czytać swoją książkę, ale żebyście mieli zminimalizowane ryzyko do zera... To na stronie sprzedażowej książki, tam jak sobie wejdziecie na Barbarę Jurgę, jest ksi są książki, to i wybierzecie zarabiaj więcej na swoim. Tam macie cały rozdział 44 minuty mojego czytania. Jeżeli to was nie będzie gryzło w spokojnie możecie kupować audiobooka. E tak Basia czyta swoje książki. to tak, no odpowiadacie sobie nawzajem. Dziękuję, dziękuję. Bardzo wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję za udostępnienia. Bardzo dziękuję za to, że lajkujecie mojego YouTube'a. Jeżeli ktoś jeszcze nie polajkował tego YouTube'a, to bardzo proszę polajkujcie. Potrzebuję tysiąc obserwujących, żeby zmienić nazwę z tej z numerów na Jurgę. No szlak mi trafia, bardzo mi na tym zależy. Więc jeżeli to dla was nie jest duży problem, to bardzo proszę o to, żeby tam tą subskrypcyjkę trzasnąć. Będzie to forma podziękowania za moją pracę i wkład podczas tych strategicznych kaw dla was. Bardzo dziękuję za dzisiaj i się rozłączam. Co nie idzie mi tak od razu szybko, bo zawsze sobie gdzieś zgubię ten guzik. Ale dziękuję za dzisiaj. Żegnam Instagram i będę się żegnać z Facebookiem. Buźka! A YouTube proszę o komentarze, że już obejrzeliście.